Dzień dobry wszystkim. Ten oto wzmacniacz to Yamaha. Były u mnie już te DSPA1 na kanale. Widać, popularne są na rynku lokalnym. Ten ponoć ma problem z jednym kanałem, jak mi tutaj właściciel powiedział, podłączył tonsilowskie duety i zrobiło się zwarcie. No to będzie trzeba sprawdzić, co mu tam dolega. Pilocik. A, momencik, pilocik. Pilocik ma podświetlenie. Widzicie, jakie ładne? Jeszcze jedna rzecz. Customowe zaciski głośnikowe. Dlaczego customowe? Klienckie po prostu. Bo ktoś prawdopodobnie to tutaj wymienił. Tu mamy oryginalną dziurkę, powinny być włożone od środka trzpień od oprawki. Przewodzik. A, tak? Ma wytrzymać wtyczka. Przewód powinien wytrzymać też 10 A, jak wtyczka tyle wytrzymuje. A ile to pobiera watów? 500. No, to tam jeszcze 2 ampery przez ten przewód spokojnie przejdzie. Na to nie zwróciłem uwagi. Oryginalne zworki z logiem Yamahy. Oględziny wzmacniacza. Generalnie, jeżeli zdarzyło się coś takiego, że zwarcie było na jednym z kanałów, mogły strzelić takie rezystory emiterowe. Mógł też uszkodzić się tranzystor, ale wtedy kanał by nie działał w ogóle. Nie widzę, żeby jakieś widoczne uszkodzenia były tutaj, albo się wypalił styk przekaźnika. Trzeba jeszcze zdjąć dół. Jakieś opiłki. Widzicie to świecące? Tutaj w tym miejscu. Brokat. Między rezystorem a kondensatorem też jakiś świecący brokacik jest. Tu od strony tranzystora. Nie widać. Miesza to. Ale dużo śmieci w środku mamy. To, co widać tutaj, nie wskazuje raczej na jakieś uszkodzenia, więc trzeba wziąć miernik i pomierzyć. Ta przeróbka tych gniazd głośnikowych. I pomierzyć tranzystory, sprawdzić, co tutaj się zdarzyło. Nie żebym kpił, ale zobaczcie. Tutaj zastosowano grubaśne przewody, nie? No, widzę, że tam nawet coś się już odłamało. W tym miejscu tutaj. Po co to? Przylepione jest z wierzchu płytki drukowanej. Niezbyt solidnie przylutowane, bo widzę, że tutaj już druk. No, druk wędruje. Tam jest wytopione, ale... Owszem, dobra, niech będą takie przewody. Ale przewody łączące ze wzmacniaczem są takie. Po co taka przeróbka? Czy co, generalnie, żeby to zrobić porządnie, żeby te przewody się tutaj nie łamały, będzie trzeba zrobić przelotki. Nie mam takich przelotek. No to tak czy siak odrywa się od PCB. Albo otwór wywiercić i z drugiej strony to wsadzić, nie wiem, no muszę rozebrać całość, muszę zdjąć tylny panel, żeby naprawić tę fuszerę. Milion śrubek później. Osoba, która to robiła, po prostu ucięła tutaj wyprowadzenia i podlutowała się z drugiej strony. Bardzo nieładnie. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest fuszerka. Przewody nie są polutowane w całym przekroju. Wystarczyło tu powiercić otwory, rozkręcić tych, nie wiem, tam 30 śrubek może, wyjąć to, tu powiercić otwory, przewody polutować do tych powierzchni. Może przelotka by się przydała też, ale takich grubych niestety nie mam. A specjalnie kupować nie będę. Starczy, o tu zobaczcie, jak jest zrobione. No kawałek przewodu tylko jest przylutowany. No to po co takie grube przewody? No gorący klej jest dobry na wszystko. Dobra. Lewy kanał, ten jest bliżej nas. Na niego trzeba zwrócić uwagę.
przewody przewleczone, zrobione, tutaj jeszcze muszę zalakierować to. No niestety podrapane trochę ten lakier z tej PCB, to dlatego, że po prostu musiałem użyć takiego wiertła, żeby przewlec te przewody. Sprawdzam sobie teraz tranzystory. Ten tranzystor i ten tranzystor to jest to samo, i ten tranzystor i ten tranzystor tutaj w głębi to jest to samo. Tu jest prawy kanał, tu jest lewy kanał. I jak nie znamy tranzystorów, to możemy po prostu je porównywać, tak? Ja sobie teraz właśnie to robię. Ja sobie teraz to właśnie robię. Walkę z przewodami tutaj skończyłem. I powiem szczerze, że taka grubość przewodu głośnikowych na tym kawałku jest moim zdaniem poronionym pomysłem. Tranzystory mocy wydają się sprawne w obu kanałach. Też dojście tutaj do tego jest takie dosyć trudne. Żaden z nich nie jest przebity. Więc nie wiem, gdzie szukać usterki. Prawdopodobnie w przekaźniku. Wypalone styki albo coś podobnego. Zwiększyła się rezystancja. Bo i rezystor emiterowy, jeden i drugi. O, tutaj jest. Wszystko jest ok. Zaraz. Tu mamy jeszcze tranzystory, więc być może to jest prawy kanał, lewy kanał, to jest prawy kanał tutaj. A do tych tranzystorów już mam utrudniony problem dostęp. Będę musiał dostać się od spodu. Tak mi ładnie pasowało, prawy i lewy. Niebieski przewód. Niebieski kwiat i kolce. Niebieski przewód idzie tutaj do tego przekaźnika, a czerwony przewód idzie też w to samo miejsce, czyli do tego przekaźnika. No, czyli no taki wniosek mam, bo to patrzę stąd. Przewody wyciągam. Tutaj sobie jeden idzie, tutaj idzie drugi. Te przewody trafiają na płytę główną. Więc muszę obejrzeć po pierwsze schemat tego urządzenia. Tak, tam jest masa, tak, tu jest gorący. Masa to jest, wszystko wskazuje na to, i obejrzeć jeszcze od drugiej strony, a najpierw muszę przekręcić ten milion śrubek. No niestety urządzenia tego typu nie są przyjazne serwisantowi. Problemem jest dostęp do wielu podzespołów ważnych. No ale cóż, taki los sobie wybrałem. Elektronika. No ale jak szedłem do szkoły, to nie było takich urządzeń skomplikowanych elektronicznie. W sensie kina domowego. Chociaż z drugiej strony pierwsze kino domowe, jak czytałem w Audiokrafcie z lat 50. już było wtedy. Zobaczmy, co mamy pod tym pięknym spodem. Czy może tutaj nam coś rozjaśni? Nie, raczej nie rozjaśni nam to zwarcie, o którym mówił właściciel. Dobrze. Robimy inspekcji, ciąg dalszy. Nie chcę na razie włączać tego do sieci. Najpierw przejrzę sobie, czy rzeczywiście nie ma gdzieś zwarcia, ale przyznaję szczerze, że nie pamiętam, czy to 13 tysięcy, czy 16 tysięcy to kosztowało, ale fuszetkę zrobili. Nie chodzi o lutowanie, tylko chodzi o ten bajzel. Tą kalafonia niewyczyszczona tutaj. To bez komentarza.
Tutaj mamy napisane left channel, a tutaj right channel. Left channel ten, czyli to sprawdzamy, czy nie ma tu jakiejś usterki. Odlutowałem tranzystor, mierzę go. PNP HFE 83, no pewnie 83000, bo to jest Darlington albo coś podobnego. Dobra, jeden tranzystor odlutowany, sprawdzam. Drugi z tranzystorów, też rozlutowany. Został mi jeszcze ten środkowy od kompensacji, czy tam od prądu spoczynkowego. I ostatni z tranzystorów, no, zepsuty. Jeszcze raz go zmierzymy. Może był błąd pomiaru. Nic tutaj nie zwiera. Radiatora też nie. No, błąd pomiaru był. Więc wszystko jest w porządku. Przekaźnik jest zabrudzony, ale nie tak bardzo, żeby ograniczać sygnał. Także, cóż. Wmontuję ten jeden kanał, co tutaj, i zrobię próbę generatorem i oscyloskopem. Wyczyściłem go, ale muszę sprawdzić go pod napięciem. Ile on tam ma voltów, to zaś na cewce 24. A to muszę przytachać zasilacz, bo jest jeszcze w domu od czasu awarii mojego zasilacza komputerowego do laptopa. No, służył jako zasilacz pomocniczy do czasu, dopóki nie kupiłem. No i tak został w domu. No, przetargałem zasilacz, później trafi na swoje miejsce. Jeden ze styków, drugi ze styków. Może być. Teraz uważnie obserwujcie blaszkę. Jak dźwignia dochodzi do niej, to ona się odchyla, więc jest prawidłowy docisk. Nie wiem, czy to będzie widać, ale mam nadzieję, że tak. Po podłączeniu Tonsil Duet zrobiło zwarcie. Yamaha wyłączyła się dwa razy. Ucierpiał lewy kanał. Gra ciszej. Czyli trzeba pomieszać na balansie, żeby grało prawidłowo. Dobrze, no. Na razie żadnej awarii nie widzę, ponieważ wzmacniacza jeszcze nie uruchomiłem. Ale sprawdzimy jeszcze te pozostałe przekaźniki i tamten, który jest w środku kadru teraz. Jak już czyścić, to czyszczę wszystko i sprawdzimy na generatorze. Może po prostu tutaj namieszane było z tymi gniazdami. Z ciekawości podłączyłem się tutaj i do przewodu za przekaźnikiem. No i jak widzicie 000, czyli albo ja poprawiłem coś i działa dobrze, albo po prostu nie ma tutaj awarii. Drugi kanał też sobie sprawdzę, przewody są w porządku, czyli teraz to, co tutaj mamy, jest ok. Dla ciekawych, to są nieczyszczone styki. I drugi kanał. Styki wyczyściłem i teraz zmierzymy ich rezystancję. A potem przedtem zabezpieczymy jeszcze tą substancją. To jest wazelina techniczna. Jeśli ktoś w komentarzach znowu napisze, że styków w takich przekaźnikach się nie czyści, tylko się je wymienia, to niech się zastanowi. Bo nie widzę sensu wymieniania przekaźnika, skoro styki są niewypalone, a rezystancja w tej chwili styków jest na poziomie 0 miliohmów. Podłączyłem styki na drugi kanał. Mamy pomiar. 20 miliohmów do przyjęcia. Także widzicie, czyszczenie styków ma sens. Nie trzeba wydawać pieniędzy na nowe przekaźniki, a nie są to tanie. A te mają jeszcze gaszenie łuku elektrycznego. Po co miałbym przerabiać obudowę? Także naprawdę, zanim ktoś nie napisze mi kategorycznie wymienia się przekaźniki, niech się zastanowi. Bo tu mamy przykład tego, że naprawa jest skuteczna. Sprawdziłem sobie prądy spoczynkowe według tych napięć. Wszystko jest ok. Sprawdziłem, czy nie ma napięcia stałego na wyjściu. No jakieś tam stałe napięcie mamy, ale niezbyt duże.
tylko na dwoma większe. 12 mV. Można by spróbować podłączyć sztuczne sprzężenie i generator. Podłączyłem mały zestaw Magika i to co widać, rzeczywiście jakiś tam 200 mV na wyjściu. Tutaj, w tym najmniejszym zakresie, problem ma prawy kanał, nie lewy. O ile dobrze podłączyłem sobie końcówki, brązowy, prawy kanał, niebieski, lewy. Niebieski jest na dole, dobrze podłączyłem. Czyli niebieski jest lewy kanał, prawy kanał jest żółty. Grają równo. Moduluje ten prawy kanał coś. No to lewy czy prawy jest zepsuty? Nie wiem, czym to może być spowodowane. Czy to potencjometru wina? Sami widzicie, jakie cuda się dzieją. Ale to prawy kanał, nie lewy. A, kiepskie gniazdka, nie? Wtyczki. Zaraz poprawimy wszystko. Pyknęło nam 1 W, 5 W. I amplituda jest prawie ta sama. Nie chcę nagrzewać za bardzo sztucznego obciążenia. No, nie grzeje się jeszcze. Ale wzmacniacz działa. Może po prostu winą były te styki. Jak już tak jesteśmy, zróbmy sobie 2,87 na 1 W. Przemiećmy sobie frekwencji. Jakieś podbicia mamy włączone, czy co? Bo urosło nam. Ale ładny zakres ma, nie? 60 kHz. No, 3. Muszę sprawdzić, czy nie mamy podbicia na regulatorach. Mamy podbicie. Bas na 0. Teraz sopran jest na 0. Balans jest na 0. No to też trzeba wszystko sprawdzić, zanim nie uruchomimy. Widzicie taki błąd podczas pomiarów. No i okazuje się, że mieliśmy problem z odczytem, a teraz wszystko powinno być dobrze. 1 wacik i równiutko ciągnie nam 39 kHz. Wzmacniacz będzie przenosił więcej niż 39 kHz na 1 wacie. Mamy w tej chwili prawie 100. No dobra. Zróbmy sobie drugą stronę, 100 Hz. Dwadzieścia już ma problem. No ale jest ok. To co opisał właściciel urządzenia na tej kartce, to po prostu, no zwarcie się zrobiło, nie? No to osmaliło trochę styki przekaźnika. Powstała jakaś tam rezystancja. No i niestety już ciszej grał jeden kanał. Poza tym mieliśmy tutaj ewenement z tymi kablami głośnikowymi porobiony. Ja to poprawiłem trochę, także większą powierzchnią przylega nam teraz do płytki drukowanej. Wiecie, to nie wygląda najładniej, ale jest skuteczne. Chodzi o to, żeby drut przylepiał się do powierzchni PCB na dużej powierzchni. No i wyczyściłem przy okazji wszystkie przekaźniki, no i działa. Dobra, podłączyłem moje testowe głośniki.
odmiera równo. Zobaczmy, czy coś trzeszczy jeszcze. Trochę balans. Ale to jest... Coś tu kliknąłem, nie wiem co. Przełączyłem po prostu, ok. Czyli po sprawie, naprawione. Wypadałoby się zastanowić jeszcze, jak sprawdzić pozostałe kanały. Sprawdziliśmy kanał główny. Mamy tutaj jeszcze do czynienia z kanałem centralnym i kanałami efektowymi. Całe szczęście jest coś takiego. Mam nadzieję, że to pozwoli mi sprawdzić, czy wszystkie kanały działają poprawnie. Ale nie mam niestety kilku obciążeń sztucznych, więc będę musiał pokombinować. Wyjście z zewnętrznego dekodera wchodzi nam na master volume, co jest bardzo korzystne. I na końcówki mocy. Ale jak widzimy, możemy się przekonać, że Power Amp Main ma inne tranzystory niż Power Amp Front. Tutaj jest Q311, 312, to Q301 i Q303. Co oznacza, że mamy nie 5 wzmacniaczy, a 7. Z tego adjustmentu Idling Current Adjustment mamy, czyli z tych ustawień prądu spoczynkowego wynika, że Main Left i Main Right mamy VR304, VR303 na płycie głównej, to są kanały główne, prawy, lewy. Center na płycie głównej mamy VR305. Rear Left, Rear Right mamy VR301, VR302 na płycie głównej. I Front Left i Front Right mamy VR301, 302 na wideo PCB. A to wideo PCB to jest to. Tutaj. Także mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kanałów. Muszę sprawdzić jeszcze te pozostałe kanały. Na razie sprawdziłem kanały główne. Warto by było sprawdzić, czy mamy coś takiego jak external. Mamy external decoder input. I możemy też regulować. Nie, nie możemy w tym momencie regulować głośnością. Chociaż to nie jest takie oczywiste. Nie mam cyfrowego źródła sygnału, w związku z czym na ProLogicu sprawdzę sobie kanał centralny. I na tym ustawie, no, zróbmy sobie jakieś 200 mV i zobaczymy, czy na tylnych kanałach, chociaż nie jest to takie oczywiste, będziemy mieli podobne wartości. Znalazłem ustawienie Mono Movi, które pokazuje nam ładną sinusoidę na wyjściu. I teraz bym musiał sobie na przykład ustawić 100 mV i sprawdzić jeszcze raz kanał centralny. No mniej więcej równy to jest. Kanał centralny niebieski, no też ma jakiś performance, ale jest przesunięty w fazie i ma inną wartość sygnału, pewnie dlatego, że jest głośniejszy. Dobrze, w każdym razie działają wszystkie kanały i to mi wystarczy. Sprawdźmy sobie te nieszczęsne fronty. Fronty, czyli inne zupełnie głośniki niż Main. I też działają w równym poziomie. Czyli wszystkie wyjścia głośnikowe działają. Tak więc, jak wszystkie wyjścia głośnikowe działają, mamy ustawiony poprawnie prąd spoczynkowy dla wszystkich końcówek. Te naprawy uważam za zakończoną. Dlaczego? Ponieważ zakres pracy został wyraźnie określony przez klienta. Ja też nie będę tutaj mu narzucał od siebie, żeby wymienić kondensatory czy cokolwiek innego. Przyjdzie czas, to ten wzmacniacz będzie poddany właściwej renowacji. To była tylko naprawa tego jednego niedziałającego kanału, znaczy się ciszej działającego kanału. Wynikało to z powodów bardzo błahych. Zadymienia, zakopcenia styków przekaźników wywołanych zwarciem.
Radiatory się nie nagrzewają, nie mają też po co się nagrzewać. Mamy równiutkie działanie obu kanałów. Też nie buczy nic. Tutaj mamy lewy, prawy. Więc jest ok. Jest master zrobiony na dosyć wysokiej jakości po zespołach. Chociaż z drugiej strony, gdzie inwestycja w 7 kanałów, duży transformator, solidny front, pochłonęła pewną część pieniędzy, budżetu. Ponadto ten rozbudowany system wejść cyfrowych też swoje pieniądze pochłonął. Dlatego też wydawanie, nie wiem, 13 tysięcy, no teraz to tańsze jest, ale wtedy kosztowało to 13 tysięcy, kiedy miało to premierę. Wydaje mi się przyrostem formy nad treścią, zwłaszcza, że większość ludzi tak używała X-Treo. Cieszy mnie, że ta naprawa była taka prosta. Wniosek jest taki, nie podłączajcie do swoich wzmacniaczy wątpliwie jakości zespołów głośnikowych. Tutaj wątpliwie jakości zespołem głośnikowym okazał się tą Silhouette. Ja w latach 90. przechadzałem się po fabryce Tonsila. Sam przyczyniłem się do wyprodukowania kilku zespołów głośnikowych. Dlatego wiem, jakiej jakości są te produkty, zwłaszcza te starsze. To by było wszystko w tym filmie. Trzymajcie się. Dla ciekawych, takie postscriptum, co się stało z odtwarzaczem pana Adama. Oczywiście wymieniamy teraz laser zakupiony w Chinach. Potestujemy go z płytą SACD, z płytą hybrydową, z płytą z filtrem HD, z płytą w XRCD i zwykłą płytą CD. No tak wygląda zapakowany mechanizm odtwarzacza. Zaraz go rozpakujemy. Oczywiście zalutowana złączka w tym będzie. Tej spoiny tutaj nie usuwa się, dopóki nie zamontuje się całości. Wstępne uruchomienie po montażu. Widać, dioda działa. No i zobaczmy, pierwsza płyta. Dziewicze odpalenie. Play. Super audio CD. No długo odczytuje. I gra. Zobaczmy inną płytę. Stop. Otwórz mi to tutaj. To jest płyta hybrydowa. Zobaczymy, czy rozpozna warstwy. Coś tam czytam. SACD. OCD. O, nie wziąłem pilota. Coś tam. Gra. Wybierzmy sobie warstwę CD. Może tu trzeba nacisnąć. Tak. Też gra. Także trzeba sprawdzić teraz zwykłą płytę CD. Rzuciłem ten sampler. No i szybko odtwarza. Mój ulubiony utworek w tej płycie. To jest numer 5. Tubi. Znajdziecie go sobie na YouTubach. To jest płyta nagrywana w takiej technice. Zobaczymy, jakie efekty dźwiękowe mi dostarczy.
Używam takich słuchawek, wiecie, to nie są najlepszych lotów słuchawki, ale są wystarczająco dobre, żeby można było posłuchać sobie na nich muzyki. No już gra, pięknie. Muszę wam powiedzieć, że prezentacja tej szczególnie starannie nagranej płyty na tym wzmacniaczu słuchawkowym i słuchawkach Kosa jest rewelacyjnie dobra. No, lubię te słuchawki. Co prawda mają lekki nadmiar basu, ale można przyjemnie na nich posłuchać muzykę. Wcisnąłem stop i jak widać niestety nie zatrzymuje się laser, ale no trudno. Taki soft. Ostatnia płyta to ukraiński black metalowy zespół. Jak tam zaczytuję, to nie jest jakąś szczególnie tam wykonana płyta, jak sami widzicie, to jest typowy produkt Napalm Records, zlecony gdzieś tam przy jakiejś tłoczni w niemieckiej. Zaczytał bardzo szybko, play. Super. Ze wszystkim gra. Także składam, pracuję w miarę cicho. Panie Adamie, ma pan przyzwoicie grający odtwarzacz. Myślę, że ten mechanizm wytrzyma kilkaset godzin odtwarzania. No ale jak wiadomo, wszystko się zużywa. To do zobaczenia w następnym odcinku. Aha, jeszcze jedno. Dlaczego mniej filmów z naprawy jest? No po pierwsze nie mam czasu na to, żeby filmować wszystko, co naprawiam. Przychodzą do mnie różne rzeczy, jak na przykład nie wiem, wymiana bezpiecznika, tam zapowiedziane było szumne uszkodzenie, a tu się okazuje, że tam kilka rzeczy musiałem tylko od śrubek odkręcić, wymienić. Ale najczęściej te ciężkie naprawy gdzieś tam zachowuję na dysku i staram się je potem wam obrobić w jakiś sposób. Będzie więcej czasu, będzie więcej napraw. W tej chwili po tym nadzie będę naprawiał znowu wzmacniacz Yamaha DSP AX1. Nie ten, który tutaj był, tylko od innego właściciela. Nie wiem, jaka moda nastała w moim mieście. Znaczy nawet nie w moim mieście, bo ten człowiek mieszka ode mnie jakieś 20 km, żeby te wzmacniacze kupować.